Dzień dobry, Jacek Pożycki, gościox.pl. Dzisiaj naszym gościem jest pani Jolanta Dawidowicz-Macura, pani dyrektor pierwszego LO w Cieszynie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. I telewidzów, tak? Tak. Nie, jakich telewidzów? Widzów po prostu. Tak. Pani dyrektor, jest pani zarządcą tej placówki od 2 lat, tak? Tak. Od 97 pracuję w Liceum Mosuchowskiego, a od drugi rok zarządzam. O, i jesteśmy w sali matematycznej. Można powiedzieć matematyczno-akademicki. Mamy tutaj z tyłu równanie. Nie wiem co prawda, czy jest dobrze rozwiązane. Nie rozwiązywałem go. Dobrze. Zapytam panią dyrektor w takim razie o matematykę. Podwójny rocznik. Wszyscy mówią, straszą, że będzie źle albo nie wiadomo jak będzie. Jak będzie? Czy wszystko już jest obliczone i gotowe do przyjęcia? Liczby najlepiej pokazują. Od jesieni liczyliśmy, mamy arkusz symulacyjny, mamy policzone godziny, nowe siatki godzin, mamy przydzielone nawet już na, powiedzmy, umowę ustną nowych nauczycieli, których nam na pewno przybędzie. Natomiast szkoła jest duża, klasy są bardzo duże, dodatkowo korytarze bardzo szerokie w stosunku do niektórych innych szkół, więc mamy przeliczone, powinniśmy się zmieścić. I nie będziemy pracować na dwie zmiany. Ani nie będzie lekcji na korytarzach. Nie będziemy mieli lekcji na korytarzu. AWF będzie tylko wtedy, kiedy uczniowie ćwiczą, gimnastykują, grają w siatkówkę, koszykówkę. Lekcji takich dydaktycznych, innych w sali gimnastycznej na pewno też nie będzie. A ile spodziewamy się? To znaczy, ile państwo się spodziewają tych Tak, uczniów? Kończący się gimnazjum, czyli ostatni rzut naszych kochanych gimnazjalistów, troszeczkę starszych od tych, którzy skończą tą 8 klasę, 6 roczników, czyli oddajemy 6 klas w tym roku maturalnych i przybędzie 6 klas po gimnazjum, no i jeszcze 6 po szkole podstawowej, czyli mamy 12. W sumie powinno nas być 24 oddziały lekcyjne. 12 w pierwszym, tak. Na pierwszym poziomie, tak? Tak? Tak. Wszyscy się pomieszczą, to już ustaliliśmy. Powinniśmy się pomieścić. Sala jest też dość rozległa, więc tutaj jakby tak, też to zapraszam. Tak, natomiast pytają rodzice, bo dzwonią do szkoły o tą drugą zmianę. Druga zmiana to, czasami odpowiadam, czy pani sekretarka, to znaczy o jaką godzinę chodzi. Bo jeżeli jest to godzina na przykład trzecia lekcyjna, czwarta lekcyjna, no więc rodzice wtedy mówią, nie, to nie jest druga zmiana. No więc na pewno ktoś będzie musiał przychodzić na tą godzinę czwartą, może czasami co po niektórzy może na piątą, ale generalnie inni i tak nie będziemy się uczyć do 6 wieczorem, czy najpóźniej być może skończymy gdzieś 4:30, to będzie najpóźniej jakimś WF-em, może jakimś dodatkowym fakultetem, bo jednak każdy nauczyciel prowadzący w tej szkole przedmiot maturalny prowadzi też fakultet maturalny. Jasną rzeczą jest to, że trzeba się gdzieś zmieścić tak. Wtedy, prawda? Więc ja nawet jak usłyszałem o tej trzeciej czy czwartej godzinie lekcyjnej, to ja bym się ucieszył tak naprawdę, bo ja jestem sową, więc przyjście do szkoły na godzinę 10, czy 10:30, czy 45 to jest bardzo dobry pomysł. Bo, oczywiście. Prawda, jest człowiek wypoczęty, można zrobić zadanie domowe, napić kakao wcześniej, tak, i przyjść do szkoły. Mhm. Czyli tak, obliczone, że wszyscy się zmieszczą. Zmieścimy się, nie będzie wielkich zmian, jakichś takiej rewolucyjnych, spokojnie. I raczej będą wszyscy wychodzić, kiedy, no nie będzie, na wieczorynkę zdążą. Tak. Bardzo spokojnie. Poza tym, że to są dwa różne typy szkół, bo dla przeciętnego człowieka może nie mówi, co to jest rozporządzenie o podstawie programowej, o ramowym planie i tak dalej. Więc my się też zróżnicujemy pewnymi przedmiotami, gdzie na przykład języki obce, które są w dużej ilości jak na rozszerzeniu, bo na przykład przy niektórych rozszerzeniach mamy jako trzeci przedmiot, dodatek, ten język angielski, to jest dużo, bo przy klasach matwizu, tak zwanych naszych klasach akademickich, to jest 7 godzin. No więc 7 na 7 godzin trzeba w tygodniu jeszcze podzielić jedną klasę na dwie. Natomiast te siatki godzin, tak zwane nasze, po szkolnemu, one są zupełnie inne niż w dotychczasowym liceum 3-letnim. I będą dwie podstawy programowe, tak? Dwie różne podstawy, dwa typy szkoły, dwie podstawy. Znaczy to jest tak, jak te siatki są przygotowane, że jest pewien stały kanon przedmiotów, których już nie można jak dotychczasowym liceum przetasowywać, czyli powiedzmy podstawy przedsiębiorczości, zależności możemy mieć w pierwszej, drugiej klasie. Natomiast one jakby z samego rozporządzenia wynikają, w pierwszej klasie kończą się pewne przedmioty. Bo o co chodzi? Chodzi o ułatwienie przejścia między różnymi typami szkół albo samymi ogólniakami. Natomiast rozporządzamy sobie dodatkową pulą godzin i tych godzin na cały cykl 4-letni będzie 22 godziny do rozszerzeń.
I teraz możemy dać dwa rozszerzenia jakiegoś przedmiotu i dzielimy na te 4 lata. Możemy dać na przykład 3, więc dzielimy te 22. No i są jeszcze 2 godziny do dyspozycji dyrektora. Matematyka królową nauk. Pani dyrektor czuje się lepiej jako pani dyrektor czy jako pani profesor? O, bardzo trudne pytanie, ponieważ przy tablicy pracuje się genialnie z młodzieżą. Poza tym, biorąc pod uwagę moje wykształcenie, bo jestem w pierwszej linii teologiem, w drugiej kolejności po innej uczelni psychologiem, więc to są takie tematy głębokich, prawda, rozważań. Tak, od matematyki przeszliśmy w stronę człowieczeństwa. Tak, antropologia, tak. Prawda, etyka, rozwój. Humanizm ogólnopojęty. Tak, ten powiedzmy kwestie rozwoju psychicznego, prawda, pewnych destrukcji. Psychologia rozwojowa, tak. Oczywiście. Natomiast zarządzanie wymaga innych predyspozycji. Natomiast każdy z nas potrzebuje pewnego rozwoju, czyli każdy z nas ma pewien potencjał, który jest uśpiony, jeżeli się pracuje bardzo długo w określonym jakimś ułożeniu standardu, gdzie te kompetencje, środowisko i praca zawodowa wymusza określone tylko. Więc pozostałe kompetencje są uśpione, które każdym z nas są, ale tego nikt nie oczekuje. I zarządzanie wymaga bycia pomiędzy właśnie człowiekiem, który będzie tak rozmawiał z uczniami na temat właśnie metafizyki, antropologii, a jednocześnie trzeba pójść i napisać decyzję administracyjną, która wymaga języka formalnego prawa. Czyli umiejętnie da się połączyć na stanowisku dyrektora te bardzo różne umiejętności. Bardzo się da. To znaczy takie wykształcenie typu teologia, filozofia, one niesamowicie porządkują umysłowo. Organizują umysł człowieka i to się fajnie przekłada, stąd powiedzmy tych liczb łatwiej się używa, bo działa się niesamowicie docelowo. Teologia w służbie Excelu. Tak. Przeglądałem stronę internetową szkoły, również Facebooka i tam widzę młodych, uśmiechniętych ludzi, którzy chodzą z transparentami po ulicach. Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem i osucha pokochałem. Dlaczego? Co to był za happening? Można kochać osłucha? Tak. Nie wiem. Ale my mamy takich ludzi, którzy chyba się już na stałe zagnieździli nawet w tej szkole, bo wiele osób to są nauczyciele, którzy kończyli, siedzieli po tej drugiej stronie, dzisiaj stoją pod tablicą i prowadzą te coraz młodsze dla siebie roczniki. Liceum to jest taki fantastyczny czas. Ja to zawsze mówię, tłumaczę, opowiadam o tym szerzej, krócej. To jest fajny most między tym tak zwaną sterowalnością od planu lekcji, zajęć, przyniesienia, usprawiedliwienia, zgody na wcześniejsze wyjście do całkowitej samosterowalności. Maturzystom czasami mówię, słuchajcie, dzisiaj siedzicie w tej ławce, ale już z niej musicie wyjść, bo 12 lat takiego systemu, ławka, plan zajęć, ktoś odpowiada, ktoś prowadzi, ktoś układa, jest już wymogiem koniecznym do opuszczenia, żeby się dalej rozwijać. Oni w październiku nie wiedzą czasami, w jakim mieście, przy jakiej ulicy, nie do końca czasami znają te kierunki, ale będą zupełnie samodzielni, samosterowani. I teraz w liceum trzeba ich przygotować do tego, by no właśnie opuścili ten rodzaj, nie wiem, odcięli jakiś rodzaj przyzwyczajenia, poczucia bezpieczeństwa, bo to jest konieczne do tego, żeby się człowiek naprawdę rozwijał. I teraz oferujemy oprócz zajęć dydaktycznych masę innych zajęć. Poza dydaktycznych mamy samorząd, muszą dużo robić. Wykazywać się aktywnością. Muszą. To znaczy oni muszą się uczyć takich przejmowania ról też zarządczych. No i taki pomysł na 21 marca, kiedyś pamiętam, jak sama chodziłam do szkoły, to było wędrowanie między szkołami, wymiana klas. Natomiast co myśmy zaoferowali? Taką akcję osób na start. I łączymy tam profilaktyka, czyli dobre jedzonko, oceniamy, zbieramy jakieś tam fundusze przy okazji, klasowe, potem idziemy na start na tego osucha, przygotowują jakieś banery, przechodzą ulicami Cieszyna. Czasami jest to połączone na przykład w ubiegłym roku z biegiem, czy na przykład chodem szybszym, bo mamy tutaj chłopaka, który jest mistrzem różnych zawodów europejskich w chodzie, więc taką grupę prowadzi. No właśnie, i bawią się przed szkołą.
bo dzisiaj są modne tańce, jak i zespołowe. Bo dzisiaj generalnie dużo pracy to praca zespołowa, a więc trzeba ich przygotowywać do tego, że ktoś wybiera zawód outsidera i jest fantastyczny w tym zawodzie, natomiast bardzo dużo te dzisiaj, powiedzmy, rozwój cywilizacyjny w kierunku rozwoju technicznego powoduje, że dzisiaj liczy się zespół, a więc trzeba przygotować od tej strony integracyjnej do tego zespołu. No więc bawią się, no powiedzmy, słynna stara Makarena, ale też i ta młodsza Belgijka. Potrafią się bawić publicznie przed szkołą, między innymi dlatego, że mamy wesołe przerwy. To jest już na głowie samorządu, czyli przynajmniej raz na jakiś czas nasze korytarze zamieniają się w zabawę. Czyli jest nagłośnienie, startują, leci muzyka, mogą się bawić, tańczyć i znowu wracają do tych tańców właśnie takich integracyjnych, zespołowych. Czyli oprócz wysokich wyników w nauce. Tak, wysokich. Olimpiad. Tak. Działania projektowego. Jest jeszcze miejsce na zabawę, na integrację? Musi być. Na młodość. Musi być. W tamtym tygodniu święto liczby pi, tak? Bo 14 marca. Ale kto przygotowuje? Oczywiście pod opieką nauczycieli, ale tak jak powiedziałam, most prowadzi do samodzielności, a więc trzeba dać dużo inwencji, inspiracji, bo to nie tylko wiąże ze szkołą, daje poczucie przynależności, bo każda odpowiedzialność za mały nawet wycinek rzeczywistości daje poczucie przynależności i odpowiedzialności za ten wycinek. A więc to łączy z tym Osuchowskim. Może to jest taka też odpowiedź, dlaczego nie tylko te sukcesy dydaktyczne, ale jednocześnie te... Cały czas wysokie miejsce w rankingach różnego typu. Tak, to jest, tak, to jest właśnie dobry temat też tego rankingu, ponieważ ja pamiętam, kiedy jeszcze dyrektor Czupryna wprowadzał w ranking, to były lata 90., byliśmy jedyną szkołą, która była w perspektywach w rankingu. Dzisiaj jest jakby to obligatoryjnie. Obligatoryjnie przyznaje się na przykład rodzaj jak miejsca i za nim idzie ta tarcza. No, chcę przypomnieć nam wszystkim, bo to jest takie dobro nasze wspólne. Szkoła ma ponad 120 lat. To są moje, to jest mój dopiero drugi rok. Przede mną był dyrektor Łukomski, który miał 15 lat, ale to jest tak dalej ciągłość. Roczników, które przychodzą, odchodzą, ale na Antoniego Osuchowskiego można liczyć. Tak jak kiedyś na patrona, niesamowitego człowieka, którego odświeżyliśmy pamięć, wielkiego społecznika, adwokata i... Człowieka samodzielnego, ale też potrafiącego współdziałać w grupie. Tak, i to bardzo mocno. To był przedwojenny adwokat związany oczywiście z Warszawą, ale kształcony też w Paryżu, ale tutaj na naszych ziemiach zwany kwestorem polskości. Bo gdyby nie pieniądze zbierane gdzieś od Krakowa po Warszawę czy po ściana wschodnia, to nie wiem, co by było z tym polskim gimnazjum. Pierwszym i jedynym gimnazjum na Śląsku, ale nie cieszyńskim, całym Śląsku. Pani dyrektor, kończąc naszą rozmowę, ja mogę tutaj siedzieć po tej stronie bardzo długo, ale często kojarzy się, że jednak szkoła to jakiś skostniały model nauczania. Myślę, że teraz to zupełnie inaczej wygląda. To znaczy mamy nastawienie na angielski. Co z technologiami? Czy idziemy w stronę przyszłości, czy cały czas koło wiecznego powrotu zmusza nas do tego, żebyśmy tkwili w takim pruskim systemie edukacji? Szkoła daje tak poczucie bezpieczeństwa i stałego modelu. Stąd jak jesteśmy w sali matematycznej, no to co? Euklides się nie zmienił. Einstein się nie zmienił. A jest ta klasyka, jest tradycja? Jest ta klasyka, ale ta klasyka jest podstawą do tego, żeby ktoś stał się w sytuacji, kiedy mówimy już o G5, tak? Czyli dołączamy kolejną autostradę nici sieciowej w internecie. Po co? Bo zmierzamy do tak zwanej inteligencji rzeczy, czyli konsolidacji, prawda, różnych przedmiotów, które posługujemy się tym słynnym smart, tą mądrością, to my też musimy przygotowywać do tego. Ale czym? Dobrą podstawą od matematyki, jeżeli to ma być przyszły programista, bo on i tak dalej będzie pisał w systemie zero-jedynkowym, prawda? On dalej musi znać algebrę, musi dojść do analizy, bo to będą jego studia, zanim właśnie przejdzie do budowy na przykład tej inteligencji, prawda, technologicznej. A język angielski, no między innymi po to, mamy współpracę z wieloma ośrodkami akademickimi, bo nie mówiliśmy tutaj o patronatach. Co to znaczy patronat? To jest dawanie tego, czego szkoła nie może dać. Możemy dać zajęcia, możemy dać wykłady, prawda, sprawdziany, ale laboratoriów z fizyki, czy bardzo dobrych laboratoriów, bo mamy świetną pracownię chemiczną, jedyną taką w powiecie, ale my tego nie możemy dać. A więc wywozimy tam, gdzie uczą się studenci ze względu na te patronaty. Dzisiaj angielski jest podstawą, ponieważ pan związany jest obecnie z Krakowem, prawda? K
Kraków powoli staje się, jak i Wrocław, Warszawa, Mekką. Dzisiaj firm, które łowią naszych specjalistów, programistów. To są wielkie globalne firmy. A więc ten język angielski jest konieczny. Nie do tego, żeby kupić bułkę, zapytać, jak odjeżdża, z którego peronu, tylko pisać, mówić w języku technicznym. I tutaj trzeba w liceum dać podstawy generalnie języka, a potem idziemy już wyżej na tych uczelniach. My mamy dzieci, które studiują za granicą. Mamy absolwentów, którzy przychodzą tutaj z dumą i opowiadają. Dostałem stypendium od Fulbolta czy do pracy w Walcie Disneyu, ale mamy dzieci, które studiują w Niemczech. Mój osobisty syn, fantastyczny człowiek, który skończył też tutaj liceum, no teraz przyjechał z projektu duńskiego. I okazuje się, że te nasze polskie dzieci niesamowicie się tam sprawdzają za granicą. Stąd szeroki wachlarz z spektrum różnych przedmiotów, ale też od strony praktycznej tych laboratoriów. Pod koniec, w przyszłym tygodniu, nasz olimpijczyk już jest finalistą Olimpiady Chemicznej. Czyli co to znaczy? Ponad setka osób w kraju, ale musi siedzieć i przygotowywać się na laboratoriach nie tylko w Osuchu, ale na UJ-cie. Tradycja i nowoczesność równa się Smart Osuch. Można by takie równanie przeprowadzić, ale możemy rozwiązać je jeszcze inaczej pewnie i będziemy mogli wrócić do rozmowy na przykład o tych zagranicznych modelach kształcenia. To mnie interesuje jakieś, ale bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Antoniego Osłowskiego w Cieszynie. Pani dyrektor Jolanta Dawidowicz-Macura. Panie redaktorze, dziękuję bardzo wszystkim oglądającym i zapraszamy do naszego Osucha. Najlepiej po tej stronie.